Państwo zobaczą, to nie jest kolejne oszustwo, bo to jest wciąż to samo oszustwo. Zaliczka daje 100 zł. Najpierw pożyczą ci 100 zł, przejrzą ciebie, przejrzą, potem dadzą ci 200, potem dadzą ci 300, potem dadzą ci 500, a potem nie dadzą ci nic. Tu do mnie dzwoni 788 471 409 jak na sraczkę. Widzicie Państwo, dzisiaj przy piątku te banki wszystkie chciałyby pozałatwiać swoje sprawy. Chciałyby ludzi nastroszyć, że muszą zapłacić dziś i tylko dziś, a że do jutra księgowanie. Także proszę Państwa, wracamy do naszej pożyczki, bo tutaj był telefon. Przyćmił się obraz. Blask. Zaliczka, Państwo zobaczą zaliczkę. Czyli tak, mnie to zatkało, bo to jak mi się weszło w tę zaliczkę, to ona powiedziała tak, możemy pożyczyć 100 zł, ale po prostu no, myśmy wypełniali tak na 1500, na 1700, możemy dać 100 zł. To po prostu mnie zatkało, ale myślę sobie tak, żeby się coś działo, trzeba w to wejść. I oni pożyczyli 100 zł. Potem było 200, potem było 300, a raczej było 300, potem było 500, a potem nie było wcale. I oni tu się reklamują czym, że 2000, że nawet do 2000, że skoro mówią nawet do 2000, to dla nich te 2000 jest aż tak bardzo dużo. Czyli, że to zdradza, prawda? Taki ślad pozostawiają głupi. Za sobą oszuści, że oni tych 2000 to nigdy nikomu nie wypożyczą. A jeżeli ktoś by zarabiał 15 tysięcy, wtedy byłby jakby wiarygodny, prawda, klient. No to po co on miałby w ogóle brać te 2000, skoro by zarabiał 15 tysięcy, prawda? No tak, Państwo zobaczą, ile oszustwa, ile kłamstwa. I z tymi cwaniakami trzeba no niestety walczyć. Zaliczka, nie zaliczka, zaliczka. Praw i kredyt też z Bielska-Białej, to jest przecież tam pod żydowską granicą, proszę Państwa. Blisko Jeruzalem, blisko Izraela. To jak rozłożą ci na 48 miesięcy praw i kredyt, to ty będziesz musiała w sumie 2-3 razy tyle zapłacić. Jak wzięłaś 4 tysiące, to będziesz musiała zapłacić 12 tysięcy w ciągu tych 4 lat. Tak cię rozliczą, rozłożą to wszystko. Pol kredyt na lichwę. Te happy pożyczki wszystkie to samo. One zmieniają nazwy. Proszę Państwa, potem z Nordeką się robi jakieś coś. Że Lindorf, wiesz, że na raty ci rozłożą, ale mówi, że płaci 1000, a potem od razu resztę. Czyli jak takie dwie raty, to co to daje? 1000 to już nie każdego stać, jak ktoś zarabia 1600, żeby te 1000 złotych wydał. Jak na raty, to daj, babo, durna, na 4 raty, a nie na jedną czy na dwie. Co to za raty? Wiesz, dla lichwiarzy każda sekunda to jest strata grosza widocznie. Zapraszam. Czyli proszę uważać na happy portfel. Money Man, też gówno i całe mnóstwo, to wszystko jest połączone tak, jak te banki z BIK-iem, wiecie Państwo. No pewnie, że są uczciwsze te banki inne, które bez BIK-u pracują. No ale to trzeba mieć gwaranta, to trzeba, jak w Rapidzie, to.